Cześć, jesteśmy dzisiaj w Szwecji, w Sztokholmie. Dostaliśmy zaproszenie na event Xpenga, na którym będzie przedstawiany nowy model Xpenga P7 oraz G9. Właśnie przed chwilą odbyła się pierwsza konferencja, za chwilę będziemy mieli okazję, żeby zobaczyć samochody i zobaczymy nową P7. P7 na moim kanale już widzieliście i teraz została ona odświeżona i wiele parametrów zostało polepszonych, ale to, co mnie tutaj najbardziej interesuje, to jest Xpeng G9, który naprawdę robi wrażenie, już go widzieliśmy. Chodźcie, zobaczymy razem. P7 na pierwszy rzut oka za bardzo się nie różni od poprzedniej wersji. Tak naprawdę z daleka, jak zobaczycie ten samochód na ulicy, to nie zobaczycie dużych różnic, dlatego że największe różnice są we wnętrzu. Ten samochód występuje w dwóch wersjach. Wersji z napędem na tył, na jedną oś oraz wersji z napędem na cztery koła. Ten samochód ma baterię o pojemności 80 kWh, no i deklarowany zasięg to jest około 570, chyba 6 km WLTP. I też dużą zmianą, która zaszła w tym samochodzie, to jest moc ładowania, dlatego że poprzednia wersja tego samochodu osiągała maksymalnie około 80 kW, z czego to było w piku, a przy takim realnym ładowaniu, jak testowaliśmy samochód, to było około 60 kW i jakby ta krzywa ładowania była bardzo wyproszczona. Z kolei ten samochód teraz po tym odświeżeniu będzie ładował się z mocą do 175 kW. Bateria tutaj ma napięcie około 400 V. To też się różni względem Xpenga G9, dlatego że G9 ma infrastrukturę opartą o napięcie 800 V, więc ładuje się o wiele szybciej, ale o tym powiem Wam za chwilę. Ten samochód występuje teraz na kołach 19-calowych. Mamy dookoła mnóstwo kamer, które też widzieliśmy w trakcie naszego testu. One służą do takiego jakby autopilota, się nazywa X-Pilot i ten samochód może sobie jeździć sam. Może przejdźmy sobie jeszcze do tyłu, bo jeszcze jedno ważne usprawnienie tutaj mamy z tyłu. Tak z takiego punktu widzenia praktycznego, w poprzedniej wersji brakowało nam przycisku do otwierania klapy bagażnika. W poprzedniej samochód mogliśmy otworzyć albo tylko z kluczyka, albo z wnętrza samochodu. W tym momencie Xpeng dołożył tutaj przycisk, który umożliwia otwarcie samochodu. Auto jest teraz otwarte. Klikamy sobie przycisk i ten przycisk z daleka wygląda trochę jak czujnik. Zobaczcie, tak wygląda czujnik, a tak wygląda przycisk do otwierania bagażnika. No i tu mamy też jakiś zestaw naprawczy, bagażnik bardzo duży, jednak ten próg załadunkowy jest mały, więc włożenie jakiegoś wózka może być trochę problematyczne. Dużo tutaj się nie zmieniło, tak jak powiedziałem. Samochód oczywiście ma opcję V2L, czyli Vehicle to Load, czyli samochód może oddawać energię 3,3 kW, czyli możemy sobie zasilić inne urządzenia lub pojazdy. Nawet na jednym z naszych zlotów rok temu ładowaliśmy naszą Teslę z Xpenga P7, także to działa. Wejdźmy sobie do środka, zanim przejdziemy do Xpenga G9 i zobaczymy sobie, jakie zmiany tutaj nastąpiły. Muszę Wam powiedzieć, że Xpeng bardzo mocno poprawił fotele. W podstawie samochód będzie wychodził w wersji z podgrzewanymi, z wentylowanymi fotelami i z podgrzewaną kierownicą. Więc to jest duży plus, że mamy to jakby w cenie. Dodatkowo mamy tutaj taki podłokietnik i ta konsola tutaj właśnie się zmieniła, bo wcześniej ułożenie ładowarki indukcyjnej było bardzo mało intuicyjne i było to trochę inaczej, tak jak widzicie teraz na przebitkach. Tutaj we wnętrzu mamy jeszcze zapachy, bardzo ładne. I te zapachy, które tutaj wkładamy, później jakby wychodzą nam tutaj razem z klimatyzacją. No i tu mamy takie cup holdery wciskane, też bardzo fajne. Ale to, co mnie urzekło w tym samochodzie, to jest przede wszystkim, to są fotele. One są tutaj tak mięciutkie i tak wygodne. I tutaj wszyscy jednogłośnie się zgodziliśmy z tym, że te fotele naprawdę robią bardzo dużą robotę. Ten samochód będzie występował też w jednej takiej ciekawej wersji Wing Edition, czyli będzie miał otwierane drzwi do góry. Akurat dzisiaj jej tutaj nie ma, ona będzie dopiero później dostępna, ale będą się w niej po prostu drzwi otwierały do góry i będzie w takim innym, specyficznym kolorze. I to jest jakby jedyna różnica i za to bardzo dużo trzeba dopłacić, bo około 20 tysięcy euro mniej więcej jest dopłaty za to, żeby mieć taką funkcję, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Samochód zyskał też nowe przyspieszenia. Ta wersja, najmocniejsza wersja Performance, będzie przyspieszała w 4,1 sekundy do setki i przede wszystkim ładowanie, przez to, że ta moc została zwiększona, skróci się do około 29 minut od 10 do 80%. Więc pod tym kątem ten samochód jest naprawdę usprawniony, ale z zewnątrz na ulicy go nie odróżnicie. Przejdźmy sobie teraz do
Xpeng'a G9. To jest kompletnie nowy samochód, to jest nowa platforma. Takiego samochodu od Xpeng'a jeszcze nie było. I on, myślę, że tutaj reprezentuje bardzo duży przeskok technologiczny między P7-ką a tą nową wersją. Dlatego, że przede wszystkim nowa płyta podłogowa pozwala na wykorzystanie infrastruktury 800-woltowej. To oznacza, że ten samochód może ładować się z mocą do 300 kW. Tak, 300 kW to jest moc tak naprawdę jedna z najwyższych w tym momencie, bo do tej pory żaden samochód nie był w stanie ładować się z tak dużą mocą. I to dlatego, że ma właśnie tą infrastrukturę 800-woltową. Z kolei w Chinach ten samochód może ładować się z mocą ponad 400 kW. To skraca czas ładowania do kilku minut, bo ten samochód naładuje się od 10 do 80% w około 18 minut i to jest naprawdę całkiem dobry czas. Nie mogę się doczekać przede wszystkim testu ładowania tego samochodu. Wejdźmy sobie teraz do środka. To jest mój pierwszy raz w środku. Wcześniej jakby nie wchodziłem, bo chciałem zachować te emocje. Fotele też są bardzo wygodne. Przedstawiciel Xpeng'a powiedział z własnego doświadczenia, że samochód jest wygodniejszy, w sensie fotele są wygodniejsze niż w P7-ce i dodatkowo ten samochód występuje też w wersji z masażerem, czyli możemy mieć fotele z funkcją masażu. I to przede wszystkim pozycjonuje samochód trochę wyżej i wnętrze tutaj jest klasyfikowane jako luksusowe i faktycznie to tutaj widać, bo mamy tutaj podświetlenia ambientne, mamy dwa 15-calowe wyświetlacze obok siebie i ten drugi wyświetlacz jest nawet tak lekko przyciemniony. Jak ja patrzę na niego z tej strony, nie wiem, czy to zobaczycie na nagraniu, ale on jest lekko wyciemniony, dlatego żeby pasażer mógł sobie coś oglądać i żeby nie rozpraszał on kierowcy. Więc jak się tutaj przesuniemy, to widzimy tak samo jak tu, ale z tej strony nie widzimy. Są też takie folie na telefon, które też jakby uniemożliwiają obcym osobom z zewnątrz zobaczenie, co się dzieje. Nie możemy niestety przeklikać sobie ekranu, dlatego że samochód jest teraz w trybie pokazowym, ale możemy sobie zobaczyć, że całe wnętrze, tutaj ten kokpit, jest bardzo podobny do tego, co mamy w odświeżonej wersji P7. Mamy tutaj podłokietnik, który tak samo otwiera się z dwóch stron. Mamy tutaj też miejsce na zapachy, bardzo obszerny schowek. No i tutaj mamy dwa cupholdery identycznie jak w P7-ce, plus ładowarkę indukcyjną. Dodatkowo mamy tutaj też nagłośnienie Dynaudio, tak samo jak w P7-ce i to jest nagłośnienie opcjonalne. W podstawie tego tutaj nie ma i podobno bardzo dobrze ono gra, ale niestety nie możemy też tego dzisiaj tutaj posłuchać. I wnętrze jest bardzo przyjemne, tu mamy jeszcze schowek taki głęboki, wejścia USB typu A, USB typu C do ładowania i powiem wam, że przestrzeni jest bardzo dużo. Zobaczcie, ile miejsca mam nad głową i jest tutaj naprawdę tego sporo. Ten samochód ma maksymalny zasięg, bo występuje w trzech wersjach. W wersjach standard range, w wersjach long range i w wersjach performance, czy czegoś wam to nie przypomina. I w tej wersji z największym zasięgiem samochód może osiągnąć do 570 km według procedury WLTP. Z kolei P7 576, czyli zasięgi można powiedzieć, że są podobne, ale to przez tą baterię, bo tutaj mamy baterię o pojemności 98 kWh brutto. Użytkowej, z tego co nam przedstawiciel powiedział, to jest około 96 kWh. P7, tak jak powiedziałem, przyspiesza w 4,1 sekundy do setki, a G9 przyspiesza w 3,9 sekundy do setki. Więc no, jak na ten wymiar jest naprawdę sporo. Samochód jest bardzo ładny, wizualnie mi się naprawdę bardzo podoba. P7 tak średnio fajnie, w sensie myślałem, że będzie coś nowszego, bo jakby jak dostałem zaproszenie na tą premierę, to myślałem, że faktycznie te zmiany w P7 będą widoczne, ale samochód tak naprawdę z zewnątrz się za bardzo nie różni, ale to, ta G9 to jest naprawdę coś niesamowitego. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu, zobaczymy, czy z tyłu jest tyle samo miejsca. Z tyłu już widzę, że są regulowane fotele. W drzwiach mamy przyciski do regulowania, widzicie, położenia oparcia i możemy sobie je maksymalnie rozłożyć do tyłu. Wow! Naprawdę jest komfortowo, dużo przestrzeni na nogi, pod fotelem, całe nogi mi wchodzą, buty, tutaj dużo przestrzeni, bardzo miękkie, wygodne fotele i bardzo wygodne zagłówki, także samochód jest naprawdę niesamowity. Co mi się tutaj też bardzo podoba i co mnie urzekło w prezentacji, to jest to, że samochód będzie występował w takim, znaczy będzie taki pakiet dostępny do spania, takie łóżko, materac i to Xpeng oficjalnie będzie sprzedawał. Składamy sobie fotele maksymalnie należące, co?
Mamy wtedy połączoną przestrzeń bagażnika z tym drugim rzędem foteli i do tego dostaniemy taki specjalny materac na wymiar, tak jak my robimy to w Tesli, i będzie można sobie tu spać. To jest naprawdę coś, co mnie tutaj mocno urzekło. Z tyłu jest bardzo dużo przestrzeni, też jest płaska podłoga, więc nie mamy tutaj żadnego tunelu i tu pod łokietnikiem mamy jeszcze wejście USB typu C, USB typu A, no i duży podłokietnik też ze schowkiem i z cup holderami w tym miejscu. Samochód jest z zewnątrz bardzo minimalistyczny, mamy piękny napis po całej długości. Lubię takie rozwiązania, bo nadają takiego szyku i bardzo fajnie to wygląda, plus pas świetlny przez całą długość tak naprawdę klapy bagażnika, która łączy się tutaj ze światłami. Tutaj otworzymy sobie teraz bagażnik. On otwiera się normalnie, nie ma takiego przycisku jak w P7. I po otwarciu bagażnika mamy tutaj matę, mamy subwoofer, Dynaudio i mamy tutaj dodatkowy schowek. I zobaczcie, w momencie, gdy złożymy sobie fotele maksymalnie, to zaraz Wam pokażę, że one rozkładają się. No na płasko się nie rozkładają, więc pewnie tutaj będzie dokładana taka mata wyrównująca po to, żeby można było sobie tutaj spać. Mamy jeszcze tutaj siateczkę, ale auto naprawdę zyskuje bardzo dużo przestrzeni. Sam bagażnik ma pojemność 660 litrów, po rozłożeniu foteli mamy prawie 1600 litrów, ale do tego dochodzi nam jeszcze frank, czyli bagażnik z przodu. Bagażnik przedni otwiera się tutaj jak w standardowym samochodzie spalinowym, trzeba dwa razy pociągnąć dźwignię i tutaj ukazuje nam się bagażnik o pojemności ponad 70 litrów, gdzie mamy też przewód. Tutaj mamy przewód Type 2, plus w zestawie też dostaniemy, ale akurat tego nie ma, dostaniemy ten adapter, który umożliwia zasilanie z zewnętrznych urządzeń. Plastikowe, także takie powiedzmy bardziej na jakieś przewody, rzeczy eksploatacyjne, bo nie jest to na tyle wygodne i samo otwieranie nie jest na tyle intuicyjne, żeby na przykład chować tutaj zakupy za każdym razem, ale jest pięknie wyciszone, wygłuszone tutaj uszczelki, widać, że jest to porządnie zrobione. Cały samochód ma taki właśnie feeling bardzo dobrze zrobionego. Niestety mieliśmy bardzo mało czasu na nagranie recenzji, bo każdy z twórców miał około 15 minut, żeby opowiedzieć coś o samochodzie, więc wyszło tak jak wyszło. Ale imponujące jest to, czego XPeng dokonał w tak krótkim czasie, bo XPeng ma niecałą dekadę. Jest bardzo młodą marką, ale bardzo prężnie rozwijającą się. Tylko w tym roku, w 2023, XPeng planuje otwarcie 6 punktów sprzedaży w 4 krajach. W Szwecji, w Norwegii, w Holandii i w Danii. W tych 4 krajach XPeng w tym roku poszerzył swoją działalność i w kolejnych latach będzie wchodził dalej, ale bardzo intensywnie marka chce rozwijać się w Europie, więc wkrótce pewnie również w Polsce XPeng będzie dostępny. XPeng dużo też opowiedział o sieciach serwisowych, o całej wizji marki. Naprawdę mi się to podoba, bo wizją marki jest to, żeby technologia ułatwiała życie ludziom, takie życie codzienne, i to faktycznie widać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nowe modele Wam się podobają, szczególnie G9, i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Cześć!